Gościem Rzeczy o Biznesie jest pan Marcin Zając, zastępca wójta gminy Stare Babice. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Marcinie, nie ukrywam, że rozmawiam z samorządowcami tu w tym studio, bo rozwój tej Polski samorządowej no jest niesamowity. Ja go obserwuję od wielu, wielu lat, bo jeżdżę trochę po Polsce. Lubię też zwiedzać. Uwielbiam Podlasie i tam widzę, co się dzieje. Mówić można, że to Polska, niektórzy mówią, że to Polska CD czy E, ale w gminie Płaska, w której wypoczywam od przeszło 15 lat, jest internet LTE. I ktoś bym powiedział, no jak to internet LTE? No tak właśnie jest. I fascynuje mnie to, w jaki sposób lokalni samorządowcy, nie oglądając się na wiele rzeczy gdzieś dookoła, robią swoją robotę i osiągają naprawdę fascynujące sukcesy. Tutaj często też gości u nas pan Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, który też te władze pełni już od wielu, wielu lat, no i też ma w tym Grodzisku osiągnięcia, buduje różne fajne rzeczy, ale okazuje się, że i w takiej podwarszawskiej gminie, to jest gmina, dla tych, którzy nie wiedzą, gmina Stare Babice to część zachodnia, można powiedzieć, jadąc od zachodu na początku będziemy mieli Babice, a dopiero później Warszawę, no też się rozwijacie i też wydatkujecie pieniądze europejskie. Nie bez przyczyny mówię o tych pieniądzach, z tego względu, że rząd mówi do samorządowców, trochę strasząc, nie będziecie ich wydatkować, my wam zabierzemy. Ale wy, nie oglądając się na nic, też inwestujecie i macie bardzo ciekawą inwestycję u siebie w gminie. No, inwestycji jest cały szereg, tak? Bardzo dużą inwestycję ukończyliśmy, jeżeli chodzi o unijne pieniądze, to mamy gminę skanalizowaną w 95%, z rozbudowaną oczyszczalnią do 30 kilku tysięcy mieszkańców. Jest nas w tej chwili około 22. Czyli zakładacie, że będzie przybywać mieszkańców? Przybywa nam bardzo, bardzo od kilku lat u nas deweloperzy bardzo ładnie się, że tak powiem, odnaleźli na rynku. Bo z Babic do Rogatek miasta jest ile? No, graniczymy z Warszawą, tak? Czyli jesteśmy na ścisłej granicy. Koniec Górczewskiej, Lazurowej zaczynają się gmina Babice. Gmina Babice jest też bardzo atrakcyjna ze względu na otulinę Puszczy. 85% mamy Puszczy w otulinie Puszczy Kampinoskiej, tak? 85% gminy jest przykryte otuliną Puszczy, a część miejscowości graniczy z lasem, tak? Czy wchodzi wręcz las, jest w granicach danych miejscowości. Także atrakcyjność jest duża, tak jak mówiłem, ta kanalizacja dzisiaj rewelacja dla deweloperów, tak? Nie muszą kopać szamp, tak. Dlatego tak intensywnie do nas w tej chwili zajrzeli na rynek i budują, inwestują, co nas cieszy, tak? Jedną z ciekawszych takich inwestycji jest połączenie szkoły, biblioteki i domu kultury. Podobne takie miejsca ja mijam, jeżdżąc po Polsce, że jest i dom kultury, i biblioteka. W Grodzisku Mazowieckim wspomnianym jest wielkie centrum kultury i biblioteka, ale to centrum jest już zbyt małe na tę rozwijającą się gminę. I burmistrz stawia nowe centrum dla seniora, gdzie też będzie przeniesiona biblioteka. Mówi się, że Polacy nie czytają, ale okazuje się, że czytają jak najbardziej. Czytają, są wielbiciele książki. My właśnie dzięki temu budynkowi, o którym pan wspomniał, oddaliśmy we wrześniu ubiegłego roku szkołę. Budowaliśmy ją bardzo szybko, poniżej 2 lat. Szkołę udało się oddać, a teraz oddawaliśmy następne elementy co kilka miesięcy. Już biblioteka jest przeniesiona, jest w tej chwili na 350 metrach. Służy mieszkańcom, mieszkańcy są zadowoleni, odnaleźli się. Przy obiekcie też jest olbrzymi parking dla 250 aut. Mamy też dom kultury z piękną aulą, która jest wkomponowana w szkołę. Dzieci mogą korzystać, ale mieszkańcy mają różne przedstawienia już. Oglądamy biletowane, darmowe. Dzieci wystawiają się już na deskach prawdziwego teatru. Naprawdę aula robi niesamowite wrażenie na mieszkańcach. I oprócz tego jest potężna hala sportowa na 3 boiska do siatkówki z 3 innymi salami. Z siłownią, z salą do sztuk walki i do fitnessu. Obok mamy wielofunkcyjne boisko. Cała szkoła i teren jest wybudowana na 5 hektarach, a gmina w tym miejscu dysponuje 24 hektarami, gdzie są piękne 2 stawy, siatkówka plażowa i 2 piękne boiska o olimpijskich wymiarach do piłki nożnej. Jedno na sztucznej nawierzchni, a jedno na w tym. I tam jeszcze mamy miejsce, tak jak mówiłem, na umieszczenie następnych obiektów, które będą potrzebne użyteczności publicznej.
ale szkołę przewidujemy, rozbudowę też w tym miejscu, mamy zostawiony kanał i przewidujemy, że szkołę w ciągu najbliższych kilku lat ze względu na ten rozwój w Babicach intensywny będziemy musieli rozbudować. Myślę, że to około 4-5 lat trzeba będzie myśleć o rozbudowaniu tej szkoły. No był taki czas, kiedy był niż demograficzny, tak. Ale ja akurat jako dziecko wyżą, no też mam dzieci wyżowe, jak to się mówi, więc wyż rodzi wyż i tych dzieci będzie coraz więcej, stąd też szkoły też będą musiały się poszerzać. Ale słyszałem, że w tej szkole, w tym budynku zastosowano innowacyjne rozwiązanie dotyczące szyb. Na czym to szczegółowo polega? W ogóle w całej szkole mamy, na całym obiekcie mamy szyby trzyszybowe. Mhm. Jest to duża oszczędność na energetyce, na ciepłownictwie. Mhm. A na hali sportowej mamy, żebym dobrze wymienił, Calway? Mhm. Calway. Technologię Calway to jest technologia ze Stanów Zjednoczonych i póki co tylko oni produkują dobrze te szyby. Cieplność, przenikalność ciepła w tych szybach na hali jest taka, jak byłby to mur. Mhm. A daje piękne, rozproszone światło, nie daje plam słonecznych na sali, więc tu będzie można rozgrywać różne dyscypliny i nie będzie, że ta strona jest oświetlona, ta nieoświetlona, tylko piękne daje światło rozproszone cały czas o takich samych warunkach. Także podwójna korzyść dla nas. Tak jak mówię, podrabiają podobno Chińczycy tą technologię, ale po 3-4 latach żółkną, no i już nie ma tego rozproszenia, a tutaj my korzystaliśmy z amerykańskich. Podobno technologia kosmiczna, którą używają Amerykanie do swoich tam statków i innych obiektów latających. Proszę powiedzieć, jak wiele osób przybywa do gminy? Czyli ile rocznie macie nowych mieszkańców? To jest, jak wiemy, wszyscy borykamy się z tym problemem, z meldowaniem się, tak? Ale widać po meldowaniu się i po przyroście PIT-u, czyli niektórzy zgłaszają ZAP 3, bo oczywiście namawiam serdecznie mieszkańców do meldowania się w gminie Stare Babice, co jest dla nas niezwykle ważne, albo do złożenia w Urzędzie Skarbowym, że zamieszkują u nas, bo wtedy nam bardzo ładnie rośnie PIT. W tej chwili mamy około 18 tysięcy mieszkańców, aczkolwiek po wodzie zameldowanych, aczkolwiek po wodzie wiemy, że nas jest około 22,5-23 tysiące mieszkańców, więc tych meldujących się jeszcze nam sporo brakuje, zachęcamy różnymi akcjami, aczkolwiek pewną dysproporcję niestety mamy, tak, w tym. Ale ten przyrost, myślę, że będzie można mówić około 800 osób, 500-800, zależy, który rok i który deweloper oddaje etapy w tej chwili. Bo jak obserwuję te suburbia dużych miast, nie tylko Warszawy, ale czy to jest Kraków, czy jest to Wrocław, czy jest to Gdańsk, czy wiele też innych mniejszych miast, to obserwuję też takie zjawisko, zrozumiałe skądinąd, że te gminy pod, które są umiejscowione na tych przedmieściach, starają się jak najbardziej przyciągnąć mieszkańców, ale też zachęcić ich do tego, aby na przykład w weekend nie jechać już do aglomeracji, tylko zostać u siebie. Czyli ta oferta musi być na tyle interesująca, żeby mieszkaniec przykładowych Babic, czy na przykład, nie wiem, Mińska Mazowieckiego, Grodziska, czy też Wieliczki, Bochni, nie musiał jechać już do dużego miasta, jak to mówią, do miasta, żeby pójść do kina, zobaczyć ciekawe przedstawienie, pójść na koncert, tylko tę ofertę kulturalną może mieć u siebie. Żeby jechać, poćwiczyć na siłowni czy pójść na fitness, nie musi jechać ileś tam kilometrów do miasta, bo to tego oczekuje, że chce mieć to u siebie blisko w domu. Tak, my też dostrzegamy te potrzeby, które pojawiają się wraz z mieszkańcami, oczywiście dla naszych mieszkańców stałych ta oferta jak najbardziej. Mamy 12 placów zabaw dla dzieci. W tym roku będziemy budowali następne dwa. Mamy kilka siłowni zewnętrznych, plenerowych i tutaj ja bym powiedział, że to się troszkę przenika też z prywatnym biznesem. Mamy siłownię oczywiście, którą prowadzą prywatnie mieszkańcy. Mamy squash korty, które prowadzą mieszkańcy dwa. Tak, nie było żadnego i w
przeciągu roku pobudowały się dwa. Bardzo dużo usług nowych pojawia się dla mieszkańców. W tej chwili w samym centrum Babicy buduje się prywatne centrum usług, które też oczywiście pozwoli nam żyć na wyższym poziomie. To będzie 3,5 hektara zagospodarowane. Ale tutaj powróciłbym do Domu Kultury. Tak, nie mieliśmy takiego obiektu i w tej chwili wychodzimy z tą ofertą dla mieszkańców jak najbardziej. Pojawiają się kabarety. W najbliższą sobotę będzie śpiewała znana piosenkarka u nas w Domu Kultury. Tych imprez kulturalnych będzie coraz więcej, ale także pokazujemy, bo mamy co pokazywać. Mamy piękną orkiestrę dętą, która świetnie śpiewa, świetnie gra i do tego chóry, które razem z orkiestrą nasz pan Załęcki pięknie potrafi zgrać to wszystko, że mieszkańcy są szczęśliwi z koncertów i doceniają to, co się dzieje też tutaj na miejscu. Mówiliśmy o wyżu demograficznym, więc na koniec o edukacji. Edukacja to fundament, to podstawa. Państwo chcecie tworzyć klasy dwujęzyczne. Stąd też pomysł, żeby więcej lekcji angielskiego było w szkołach. Kiedy macie zamiar to wprowadzić? To już jest, czy to dopiero jest plan? Mieliśmy to w gimnazjum, ale z racji reformy samorządowej doszedłem do wniosku, że trzeba to zmienić. I wprowadziliśmy to w podstawówkach, dołożyliśmy godzin już w klasach pierwszych. W tygodniu jest godzinę więcej angielskiego. I pierwsza szkoła już zadeklarowała, szkoła w Babicach, zadeklarowała, że jest gotowa poprowadzić dwujęzyczność od września. Mam nadzieję, że następne szkoły, nie wiem czy to się uda, bo tu jest problem dzisiaj z nauczycielami. Nauczyciel musi mieć i angielski, tak, być nauczycielem angielskiego, a także przedmiotów fizyki, historii, WOS-u. Więc tu pojawia się ten problem, że nauczyciele muszą być o odpowiednich kompetencjach, ale mam nadzieję, że uda się. Jeżeli nie od tego roku, też od przyszłego roku już będziemy mieli wszystkie szkoły z tą dwujęzycznością. Jest to, nie ukrywam, program, który chciałbym bardzo wdrożyć w gminie Stare Babice. Zdaję sobie sprawę, że może być nie dla wszystkich dzieci, ale te, które wejdą w ten program, niech się edukują, niech korzystają i niech potem mają świetne wyniki w liceach, na studiach, niech to ułatwia im życie w przyszłości, niech wracają jako bogaci podatnicy. Dokładnie, bo bez języka angielskiego teraz już trudno sobie wyobrazić rozwój kariery, tak jak kiedyś takim warunkiem sine qua non była matura, później studia. No to równolegle z tym idzie też i obsługa komputera, ale też i język angielski, o czym mówił pan Marcin Zając, zastępca wójta gminy Babice Stare. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, bardzo dziękuję za rozmowę. To tyle dzisiaj w Rzeczy o Biznesie.